koleżanki częstują świeżo wytłoczonym olejem rzepakowym, z polskiego oczywiście rzepaku, i olejami smakowymi, także wszyscy Państwo możecie się przekonać na temat walorów smakowych. Za 5 minut startujemy do trzeciej olejarskiej dychy, za 5 minut startujemy na dystans 10 km. Kwadrans później wystartuje piątka. Widzę mnóstwo znajomych twarzy, to jest trzecia olejarska dycha. Słuchajcie, ci, którzy debiutują, bardzo, bardzo, bardzo i się cieszymy, że są, bo to jest fantastyczna impreza na to, żeby w biegach debiutować, a żeby poznać te tereny tutaj, naprawdę, naprawdę niepowtarzalna okazja. Biegniecie 500 metrów tym szutrem i potem dycha skręca w lewo. Skręca w lewo do lasu, biegniecie leśną ścieżką, jest bardzo dobrze oznaczona. Jest na trasie bardzo sucho, bo ostatnio nie padało, piękne słońce świeci, więc jest sucho. Od początku trzeciego kilometra przez jakieś 2-2,5 kilometra biegniecie po piachu. 4, 3, 2, 1. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Starzyński, reprezentuję 4. Pułk Saperów w Dęblinie, jestem żołnierzem. Sam bieg jest taki dość nietradycyjny, już sama nazwa mówi o sobie, że olejarska dycha. Trasa była bardzo malownicza, dużo kibiców, tak jak widać fajna taka rodzinna atmosfera tu się robi, więc polecam jak najbardziej spędzać aktywnie i zdrowo czas. Ja uważam, że czosnek jest takim naturalnym glutaminianem sodu, gdzie nam rozszczelnia te kubeczki smakowe i to danie jest naprawdę wiele bardziej smaczniejsze, prawda? Nie używając chemii, także ten glutaminian sodu uważam, że jest naprawdę zbyteczny. Jeśli mamy coś naturalnego, więc po co sięgać po coś sztucznego? Jest fantastyczna pogoda, idealna do biegania. Bardzo dobrze przygotowana trasa, płasko, szybko, no i przede wszystkim dużo pozytywnej energii. My jesteśmy z koła gospodyń wiejskich Niezapominajki ze Złojca. Przygotowałyśmy różne wypieki, na słodko, na słono. Jesteśmy na trzeciej olejarskiej dysze w Nieliszu 12 maja. Jest no to nasza kolejna odsłona biegu, który ma łączyć amatorski sport z promocją oleju rzepakowego. Jak widać, frekwencja dopisuje prawie 500 uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami, kolegami współtworzą dzisiaj wspaniałą imprezę tematyczną. Można spróbować oleju, który jest świeżo wytłoczony, wspaniałe pokazy i myślę, że doskonała pogoda sprawiają, że warto do Nielisza ponownie wrócić w maju w przyszłym roku. Przynosi i drzew, który zdoła.
W dniu dzisiejszym po raz kolejny już odbywa się trzecia edycja biegu Olejarska Dycha. Jest to inicjatywa jak najbardziej słuszna, gdyż należy promować zarówno zdrowy tryb życia, jak i turystykę biegową. Tym bardziej cieszy to, że ten bieg właśnie odbywa się w Nieliszu, w naszej gminie. Rozpoczynamy dekorację trzeciej olejarskiej dychy i trzecich mistrzostw Polski olejarzy biegu po raz trzeci zorganizowanego tutaj w Nieliszu przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, a wykonane przez Fundację Run Vegan. Miejsce trzecie. Trzeci Zamojski Batalion Zmechanizowany. 34 minuty i 52 sekundy. Sebastian Adamczuk! Na miejscu z drugim, z czasem 34 minuty i 49 sekund. Artur Rytlewski! No i teraz uwaga, 33 minuty na 10 km i 200 metrów. Andrzej Starzyński, czwarty pułk saperu. To najlepsza szóstka, najszybsza szóstka trzeciej olejarskiej dychy. Sześciu zawodników, którzy zmieścili się poniżej 36 minut. Wielkie brawa. Vouchery na nagrody finansowe od Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Dominika Łukasiewicz, Aleksandra Jakubczak, Izabela Maninowska. I obok niej na trzech kolejnych miejscach Anna Jakubczak, Dominika Mazur i Magdalena Stochmalska. Piotr Biżek, mistrz Polski olejarzy w biegu na 10 km. Piotrze, masz tak dobrze na imię, że nie mogłeś nie wygrać. Wielkie brawa. Dziękuję w imieniu całego naszego stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że oprócz biegania udało nam się Was przekonać i przybliżyć trochę nasz olej rzepakowy. Miejmy nadzieję, że czwarta edycja biegu, jeszcze być może w rozszerzonej wersji z różnymi kategoriami, faktycznie w przyszłym roku dojdzie do skutku. Czy możemy liczyć na to, że gmina przyjmie nas po raz kolejny gościnnie za rok? Oczywiście, ja już w imieniu mieszkańców gminy Nielisz zapraszam Państwa i organizatorów na przyszły rok i mam nadzieję, że tą liczbę uczestników przynajmniej podwoimy.